Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Macie Państwo dość? Ja też. Ale wcale nie deszczu, który akurat sprzyja tym, którzy nie lubią kurzu, a nie sprzyja tym, którzy lubią się wylegiwać na słońcu. A właściwie to chyba nie ma na to czasu, bo przecież jak oglądamy telewizję, a nawet przechodzimy ulicami miasta, to widzimy czasami grupę nastroszonych protestantów, tak chyba ich trzeba nazwać, przechodniów, którym nagle spodobało się, żeby wykrzykiwać jakieś hasła, nie wiadomo o co im chodzi, śpiewają hymny po niemiecku, hymny oczywiście Unii Europejskiej, no jeszcze tego brakowało, żeby hymn polski ktoś, jakiś Niemiec miński zaśpiewał, no to rzeczywiście trzeba by było od razu zastosować środki przymusu bezpośredniego. W ogóle dziwię się, jak do tego w ogóle może dojść, że grupa obłych, no nie chcę ich za bardzo obrażać, bo jeszcze mi wytoczą sprawę, ale powiedzmy rozwydrzonych, tak można powiedzieć, mieszkańców danych miast, w stolicy również, wykrzykuje hasła poniżej. Ba, to są obrazoburcze okrzyki, to są uwłaczające okrzyki, oszczercze okrzyki i nikt na to nie reaguje. No, ja nie wiem, gdzie są ci, którzy tak całkiem niedawno mówili, że tej władzy będą bronić do ostatniej kropli potu. Czyżby oni słuchali, czy zastanawiali się nad tym, co powiedział ostatnio papież Franciszek? No bo proszę Państwa, papież Franciszek powiedział, że żadna z nas, żaden z nas nie może być zbyt blisko Jezusa Chrystusa. Nie wiem, o co bardzo chodziło papieżowi, ale przecież to nie on dawał nam wiarę właśnie w Chrystusa, w Boga, to nie on będzie rozporządzał, jak my mamy tę wiarę stosować. Myślę, że papież Franciszek posunął się o jeden most lub krok za daleko. Jakby zapomniał, że tuż przy nim wyrósł pedofil, którego on zatrudniał, któremu poruczał różne sprawy bardzo ważne dla Watykanu i papiestwa. Ale właściwie to ja nie o tym chciałem mówić, proszę Państwa. To jest coś, co przeminie, co jest taką wrzaskliwą efemerydą, poczwarką, która niekoniecznie zamieni się w motyla, pięknego motyla, a właściwie skazana jest na stan przetrwarnikowy jeszcze przez wiele, wiele lat, a może i dziesiątek nawet lat. Bo przecież my wszyscy wiemy, że ustrój naszej kochanej Rzeczypospolitej musi być zmieniony. Musi być zmieniony, by nie doszło znowu do paranoi PRL-u, by nie doszło do paranoi liberałów czy demokratycznych liberałów, którzy tak się mienią. A w ogóle demokracja jest najgorszym z ustrojów. No bo przecież już Arystoteles powiedział, że właśnie to jest czy anarchia, czy demokracja, czy władza absolutna też należy do tych ustrojów najgorszych. A najlepsze? A no właśnie, są monarchie, monarchie demokratyczne, ale jest również politea. A więc wtedy, kiedy dochodzi do rządów klasy średniej, której u nas nie ma i tak szybko nie będzie. Gdybyśmy mogli zastosować zjawisko makronizmu, czy makaronizmu, jak niektórzy mówią, no nie mylić tu z Włochami, to rzeczywiście ta klasa średnia, chociaż troszeczkę
inna we Francji musiała być również w Polsce. Ale nie o Macrona tutaj chodzi. Chodzi o to, żebyśmy pamiętali, dopóki nie będzie niezależnej klasy średniej, dopóki nie wykształcimy takiej klasy, a nie mogliśmy wykształcić, bo przez lata byliśmy gwałceni, jak nie przez zaborców, to okupantów, to przez wojny, to przez komunistów, i ta klasa średnia, niezależna, taki bufor ekonomiczno-polityczno-społeczny powinien istnieć. I stąd właśnie mamy to w Polsce, co mamy. Witam Państwa bardzo serdecznie. To już, proszę Państwa, 30 tydzień 2017 roku. 30 tydzień, środek wakacji, właściwie pogoda pod padającym Mazurkiem, ale bardzo, ja sobie cenię padający deszcz. To, co się działo na przykład we wtorek rano, to był, proszę Państwa, szczególny poranek. My tutaj mamy wykonywać plan działania tygodniowy, a rano się tak rozpadało przez 2 godziny, że ulice płynęły, mińskie ulice płynęły. Na szczęście jezior nie było. Spłynęło, bo ziemia rzeczywiście była wysuszona, studzienki puste i może stąd właśnie nie było takich lokalnych podtopień i powodzi. I też nie o tym, bo przecież wiadomą rzeczą jest, że najważniejszy jest ten nasz tygodnik, w tym tygodniu, 30 tygodniu. A byliśmy na wielu imprezach, ale również mamy kawałki przygotowane, te, które były jakiś czas temu, ale ważne z różnych powodów i je wykorzystujemy w czasie kanikuły, w tym tak zwanym sezonie ogórkowym, którego, no powiedzmy, on jest, leciutko się zaznacza, ale to bardzo dobrze, proszę Państwa, bo rzeczy, które mogłyby z powodu różnych ciśnień, wydarzeń nie ukazać się, właśnie teraz się ukazuje. Ale na okładce wydarzenie akurat aktualne, a więc kiczkowskie koloryty, taka impreza w Kiczkach. Ja zachęcam Państwa, żebyście za rok tam pojechali. Naprawdę warto, ponieważ dowiadujemy się nowych. Ja sam dowiedziałem się o paru sprawach, a szczególnie o tym, że są lokalne kucharki, są lokalne gospodynie, a właściwie mamy na okładce rodzinę, proszę Państwa. Babcia, to jest, proszę Państwa, synowa i wnuczka zagórscy, którzy, panie zagórskie, które właśnie wygrały konkursy kulinarne w Kiczkach. I na razie tyle, bo do Kiczek jeszcze wrócimy. To jest ciekawa miejscowość w naszym powiecie, w gminie Cegłów. To było takie preludium do Sójki Cegłowskiej, która już w najbliższą niedzielę. Jeszcze na chwilę wrócę do klasy średniej. Proszę Państwa, to nie jest błahy temat. I myślę, że dopóki my nie wykształcimy takiej silnej klasy średniej, złożonej z poważnych biznesmenów, tych średnich firm, z intelektualistów, z inteligencji, która wie, co robi i ma świadomość pewnych spraw, dopóty w Polsce będą takie wrzaski rewolucyjne, dopóty my nie staniemy na nogi i nie będziemy mogli się przeciwstawić Europie czy światu nawet. Nie mówię tutaj o konfrontacji, a mówię o silnym państwie polskim, które właśnie stoi na ludziach wykształconych, na ludziach zamożnych, takich, którzy by hamowali aspiracje dołów, które nie zawsze są dołami społecznymi z powodów obiektywnych, tak powiedzmy, a na własne życzenie i również przed chęcią zbytniego bogacenia się tych wyżyn społecznych, a więc tych bogatych członków społeczeństwa. Klasa średnia, intelektualna i ekonomiczna jest nam po prostu niezbędna. I my jako tygodnik, jako media tutaj lokalne będziemy zawsze promować i promujemy klasę średnią, czego dowodem jest tu promocja
dystrybutora Peugeotów, pana Janczaka z Choszczówki Stojeckiej i również zawsze na przykład systemu sklepów Argo, które są u nas od początku. Tylko dwa przykłady, które zaistniały w naszym najnowszym numerze tygodnika, ale jest znacznie więcej. Oczywiście zachęcam wszystkich przedsiębiorców z Mińska i okolic do wspierania medium, które jest nie tylko obiektywne, ale również polskie. I to bardzo ważna dla nas sprawa, byśmy wszyscy, jak jesteśmy, przeciwstawiali się temu, co grozi naszej ojczyźnie. A grozi wiele rzeczy. Od supermarketów po obce ciała w naszym systemie, obce myśli w naszym systemie wartości. I musimy też o tym pamiętać. Pieniądze są ważne, ale proszę Państwa, nie najważniejsze. I przejdźmy do naszego numeru. Mój felieton nazwałem Średnie Sedna, związane z klasą średnią i to sedno, które właśnie z tego wypływa. No i autostrady spod Lady. Proszę Państwa, będziemy mieli połączenie nie tylko z Warszawą, z południową obwodnicą Warszawy, z węzłem Lubelska teraz, a potem dalej. No i oczywiście będziemy mogli Warszawę naokoło sobie przejeżdżać, ale również będziemy mieli połączenie z Białą Podlaską. Otóż 28 miliardów dodatkowych pieniędzy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskała, ministerstwo dało i teraz właśnie już będzie planowana dalsza część, a więc będziemy mieli z obwodnicy Mińska Mazowieckiego dojazd na zachód i również na wschód, z czego ja się osobiście cieszę, bo niedaleko mam dom rodzinny i tam chociaż do Radzynia to nie dociera, ale jednak można przejechać. Ale gdybym chciał całkiem drogą jechać taką szybko, to mogę jechać prawie za Siedlce. No i tam skręcić również w Krajową na Lublin i również dotrzeć do tych rodzinnych stron. Także niekoniecznie po tych wybojach, które najgorsza droga chyba z Siedlec, fragmentami oczywiście, do Łukowa. Im bliżej Łukowa, tym gorzej. Koniec województwa lubelskiego, gdzie powiedzmy sobie rządzi, jest marszałkiem mój kolega ze szkolnej ławy, Sławek Sosnowski. Bardzo go pozdrawiam, jeśli kiedykolwiek to ogląda. Mam nadzieję, że czasami zerka. Marszałkiem województwa lubelskiego, nie byle kto, tak jak u nas oczywiście pan Struzik. Akcja za reakcję to taki krótki fragmencik żalów pana Adama. Adam Zawadzki jest teraz dziennikarzem telewizji Republika i postanowił skręcić komóreczką troszeczkę pikiety pod mińskim sądem. No i doczekał się słów spier na drzewo od pewnej pani, którą tutaj zdjęcie zamieszczamy. Wstyd, droga pani, żeby kobieta, jak widać już w bardzo poważnym wieku, takie rzeczy wygadywała. Nie mówiąc o tym, co wygadywał pan C, pan M. Chyba już tylko z inicjałów trzeba tych panów tutaj pokazywać. Wszyscy wiedzą. Pan M, poseł, nie chciał powiedzieć właściwie nic, czuł się nagabywany przez dziennikarza, a ja Adamowi właściwie to współczuję, bo jak się wejdzie między wrony, trzeba krakać jak i on, natomiast Adam tego nie potrafi w ten sposób, a właściwie był wściekle wścibski, no i za to mu się dostało. I proszę Państwa, drugi tunel szykuje się w Mińsku, będzie łączył już zakładkowo, ale gdzie indziej, nie tutaj, ale też to nie będzie wiadukt, tylko tunel do 3,5 metra, więc już też większe samochody nie przejadą. Więc koncepcja połączenia warszawskiej, tej ulicy z Kołbielską,
nadal istnieje przez pewne tereny gminne. Radny Gąsior o to walczył, na razie cisza. Ale może rzeczywiście będziemy mieli już ten drugi tunel, łatwiej będzie z osiedla na Klonowej, przy Klonowej dojechać do miasta, do centrum miasta, gdzie wciąż czekamy na parkingi, płatne parkingi. Panie burmistrzu, mam nadzieję, że już idzie. Jest propozycja kursów autobusowych linii miejskiej, krytykowana powszechnie i również na sesji 31 lipca nadzwyczajnej prawdopodobnie będzie sprawa nazwy ulicy. To jest, piszemy o tym na stronie 5, ogrody bez zgody. Mieszkańcy ulicy, która poszła pod młotek dekomunizacyjny Berlinga, nie zgadzają się na nazwę miasto ogrody i chcą się nazywać uroczą ulicą. Może tam jest i uroczo, bo rzeczywiście, kto pamięta, kto był może nieraz, to jest taka przecinająca nowy świat i kończąca się ślepo, takim ślepym zaułkiem uliczka, bardzo zielona rzeczywiście, więc te ogrody może by i pasowały, a dlaczego miasto ogrody? Wystarczyłyby może ogrody. Urocza też, fajnie. Jest urocza w gminie Mińsko-Mazowieckiej, niedaleko właśnie tam między Żwirową a Huberta, doktora Huberta. I tu może się chyba trochę mylić, bo jeden kod będzie, no tam będzie napisane Karolina, ale Państwo wiedzą, jak to jest z adresami i z pocztą. Ci mają również wrażenie, że te listy mogą do nich nie dochodzić. Argumentów jest znacznie więcej. Zobaczymy, co na to radni, a szczególnie Jerzy Gryz, który jest stamtąd radnym. I jak słychać i w dyskusjach różnych, nie wiem, czy ma szansę na powtórny wybór, robiąc to, co zrobił tej ulicy Berlinga. Powtarzam, poszła pod młotek dekomunizacji. Dozór na pozór natomiast to rzecz o bezpieczeństwie w mińskiej gminie. Dozór na pozór, bo dwóch mamy tylko rewirowych, a na południu i na północy, a 14 tysięcy mieszkańców. No nie wiem, czy to wystarczy. Prawdopodobnie nie. No ale komendant i wszyscy ci, którzy opowiadali o bezpieczeństwie, są dobrej myśli, bo poziom wykrywalności się zwiększa, a liczba przestępstw się zmniejsza. I chwała Bogu. Może rzeczywiście dojrzeliśmy do tego, żeby być grzeczniejszymi troszeczkę niż wcześniej. Chociaż za PRL-u grzeczność była powszechnie obowiązkowa. No i pełni mocy, rzecz o pełnomocnikach w naszym kąciku prawnym i prąd jak trąd. To jest też jeden z głównych naszych artykułów, oprócz tych właśnie kiczek i imprezy, ponieważ, jak Państwo doskonale wiedzą, w 5 gminach powiatu mińskiego ma powstać podwójna linia 400 KV. To jest bardzo niebezpieczna sprawa, bardzo wrażliwa społecznie, ale prawdopodobnie mimo tych protestów, chociaż dziewczyny mówią, że będą protestować dziewczyny z Kołszyna i z gminy Cegów, konkretnie ze Skwarnego, do końca. Proszę o podpisy, pokazują właśnie te karty. Gratuluję mądrości, bo żeby walczyć z taką instytucją jak linie energetyczne państwowe, to trzeba naprawdę mieć zasób wiedzy. Były konsultacje, są zażenowane tymi konsultacjami, przedstawiamy mapkę, jak to będzie przebiegało w tych właśnie gminach powiatu mińskiego. Ważne jest, że były trzy warianty, wybrany ten najgorszy dla naszego powiatu, dla naszych gmin, dla mieszkańców tych gmin. Proszę przeczytać, tam jest również krytyka prasy siedleckiej, która myli fakty, ale mam nadzieję, że koledzy mi wybaczą to, że dałem tutaj myśli tych właśnie protestujących pań, bo myślę, że
należało im się to, skoro czytają, skoro wiedzą, to niech i prostują. Podobno już wysłały tam sprostowanie, ale na razie chyba się nie ukazało. W Kiczkach było wszystko, oprócz publiczności. Tak, chciałoby się, żeby tej publiczności było dużo, bo naprawdę impreza była fantastyczna. Kilka konkursów, nawet rzut filcakiem, tym butem filcowym, Państwo pamiętają, oborowi zazwyczaj chodzili, no i rolnicy w takich butach, jak to mówią, kiedyś mówili na przybość, czyli bez skarpetek, a może w onucach czasami. To były czasy onucowe i w wojsku, i wszędzie. Kto wie, czy nie lepsze od czasów skarpetkowych, ale to też jest temat do dyskusji. Myślę, że gdyby publiczności dopisała, a mam nadzieję, że w przyszłym roku, to Kiczki mają szansę, te Kiczki w kolorach mają szansę zaistnieć na mapie imprez powiatowych, aczkolwiek jest to impreza, wydarzenie stricte takie parafialne, wiejskie. No i tu muszę pochwalić miejscowego księdza, który zorganizował nawet, tak powiedzmy, taki konkurs przyśpiewek weselnych. Było fantastycznie. Miejscowe kobiety, również z Cegłowa, urządziły taki właśnie pokaz. Przygrywał natomiast Piotr Dorosz, etnomuzykolog. Mam nadzieję, że z nami współpraca się zacieśni. Fantastyczny również miłośnik folkloru, a poza tym wykształcony. To też jest bardzo, bardzo ważne. Zdobył pierwsze miejsce w tym folklorze, kontynuację w Kazimierzu w tym roku. Gratulujemy, panie Piotrze, liczymy na lepszą jeszcze współpracę. Kiczki w kolorach. No, radzę poczytać i obejrzeć oczywiście nasz film, nasz reportaż filmowy. Mamy jeszcze progi niezgody. Rzecz dotyczy, proszę Państwa, sprawy drogowej, spraw dróg w gminie Dębe Wielkie. Sejmik bez siedziby. Wojewoda zabrał marszałkowi Struzikowi miejsce posiedzeń sejmiku. Fantastyczne. Przyszła ustawa. Nie miał wyjścia. Co na to? Ano, poczytajmy. Drogowiec na emeryturze to rzecz o odejściu, no, jak mówią, wspaniałego policjanta drogowego. My drogówki nie lubimy. Tak nawiasem mówiąc, no bo wiadomo, trzeba płacić mandaty, a to ta. Inne sprawy związane właśnie z utrzymaniem rygoru na drogach, ale ten drogowiec, jak go tutaj kolega nazwał, podobno był fantastyczny. No i czas na wieńce, czyli wójt Stanisławowa Adam Sulewski zapowiada w tym roku fantastyczny konkurs wieńców. Liczy na to, że wszystkie miejscowości gminne, parafia, nawet indywidualni wystawcy się zameldują, bo czekają duże nagrody. I proszę Państwa, sport, jeszcze mamy alimenty bez pracy. To rzecz dotycząca gminy Latowicz i z druhów na zuchów to znowu Sienica, gdzie omawiane były sprawy straży pożarnych. Sport, proszę Państwa, uliczne wsady, pogoda na Suma, sporty Dąbrówki, Sumy Kesslera, klubowe awanse, noworodki robione w tym tygodniu tylko i wyłącznie przeze mnie, ale już wraca nasz etatowy fotograf Przemek Piątkowski, on będzie to wszystko robił. Myślę, że nie gorsze zdjęcia moje od wytrawnego fotografika. No ale jaki aparat, podobno takie zdjęcia. Choć niektórzy mówią, że aparat tu nie gra roli, a wykonujący. Poglądy jak zwykle są różne. Miejmy swoje, proszę Państwa, poglądy, bo warto je mieć. Warto je, jeśli taka sytuacja może nie przymusowa, ale strategiczna, zmieniać, ale nie całkiem. Najgorzej jest wtedy, kiedy my z jednego wzgórza poglądowego przechodzimy na inne, ale po drodze jest dół i czasami on jest niebezpieczny. O tym trzeba pamiętać, by być sobą
i zawsze zachowywać się jak trzeba. Skąd my to znamy, prawda? A no właśnie, z żołnierzy niezłomnych. Zachować się jak trzeba, jak wymaga tego nasza ojczyzna. Ja nie mówię, że tu trzeba umierać za nią, że krzyczeć głośno, ale po prostu zachować się porządnie. Natomiast jeśli ktoś próbuje nam ingerować i to tak bezczelnie, jak teraz robią ci opłacani przez różne siły lewackie Zachodu, ja się nie boję tego powiedzieć, bo to jest pewne, to myślę, że trzeba się temu radykalnie przeciwstawić. Nie będą obcy pluli nam w twarz. Amen. Kłaniam się. Do zobaczenia za tydzień. Słychać TV.